Ustawa o jakości to krok milowy, jeżeli chodzi o zarządzanie jakością i kreowanie polityki jakości wśród placówek ochrony zdrowia w Polsce. Do tej pory, mimo wielu prób podejmowanych przez placówki ochrony zdrowia do kreowania tej polityki jakości, do poprawiania procesów, do kształtowania tych procesów wobec wysokiej jakości, czy to w obszarze monitorowania zdarzeń niepożądanych, czy badania satysfakcji pacjenta, czy polepszania ścieżek diagnostycznych pacjentów, no nie było takiego aktu, który by dawał, powiedzmy to, prawo albo bardziej taki trigger dla wszystkich placówek, więc i systematyzował, wskazywał kierunki, jak to robić, więc wiele placówek robiło to według standardów zachodnich, według standardów CMJ-u, według wypracowanych własnych doświadczeń. Myślę, że ustawa o jakości to jest właśnie ten drogowskaz. To jest akt, który daje pole do tego, żeby tą politykę jakości uspójniać. Daje ona podwaliny do tego, żeby realizować tą politykę jakości zarówno w poszczególnych placówkach, czy to są szpitale, czy to są przychodnie, według jednolitych norm, według jednolitych wskaźników, żeby móc się później porównywać, żeby móc ulepszać te procesy raz wdrożone, więc jest takim krokiem milowym, takim drogowskazem, który wskazuje to, dokąd wszyscy spójnie powinni iść, do czego powinni dążyć. Z pewnością zwraca uwagę wszystkich zarządzających placówkami ochrony zdrowia na to, że ta polityka jakości jest ważna, że podnoszenie jakości w wielu obszarach, procedurach, czy leczenia, czy administracyjnych, czy nawet też prawnych procedurach stosowanych w szpitalu czy w przychodni, powinno się odbywać jednolicie i powinno prowadzić do cały czas polepszania tej opieki. Cały czas powinno być to robione właśnie z myślą o pacjentach, a jeden z elementów ustawy o jakości, czyli badanie satysfakcji pacjenta, po prostu pozwala sprawdzać cały czas, monitorować, badać, sprawdzać, czy te nasze działania poprawiające jakość, wdrożone, czy one przynoszą efekt, a efektem jest przede wszystkim zadowolenie i bezpieczeństwo pacjenta.